Jesteśmy na wakacjach, ale zanim dojdzie do takiego wakacyjnego wyjazdu, myślimy o ubezpieczeniach. Ubezpieczamy nasze ręce, ubezpieczamy nasze nogi, ubezpieczamy nasze samochody. W zasadzie ubezpieczamy się na tak zwany wszelki wypadek w podróży. Podobnie w naszym codziennym życiu. Mamy ubezpieczone nasze domy, mieszkania, samochody. A co o takim ubezpieczeniu na życie mówi nam dzisiejszy tekst? Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. Jezus przenosi w tym tekście swoich słuchaczy, ale także i dzisiaj chce przenieść nas w pewną rzeczywistość. Zestawia mądrość z głupotą i nietrwałość ze stałością. Widzimy dokładnie, że w naszym życiu często potrafimy bardzo wiele energii wkładać w to, żeby myśleć do przodu. Wspominałem o ubezpieczeniach. Jak o ubezpieczeniach mowa, to myślimy nad różnego rodzaju zabezpieczeniami, alarmami, monitoringami. Ale jest dzisiaj pytanie, czy tak samo jak o zabezpieczeniu naszego życia, naszego zdrowia i naszego całego materialnego dobytku, myślimy o zabezpieczeniu duchowym. I nie chcę teraz mówić o tym, że Jezus jest ubezpieczeniem na nasze życie duchowe, ale chcę zadać pytanie, czy dzisiaj tyle samo czasu i energii poświęcamy temu, żeby myśleć o naszej duchowości. Człowiek, który nie zabezpieczył swojego domu i wybudował dom na piasku, poniósł porażkę, poniósł klęskę. Jezus mówi, że jego upadek był wielki. Obyśmy my, myśląc o rzeczach materialnych, myśląc o zabezpieczeniu naszego mienia, nie zapomnieli o naszej duchowości. Żeby kiedyś, kiedy właśnie przyjdzie On, Jezus, po każdego z nas, kiedy przyjdzie dzień sądu, nie musieli ze smutkiem myśleć, mój upadek jest wielki, ale żebyśmy zostali przyrównani do człowieka mądrego, który wybudował swój duchowy dom na najlepszym fundamencie, na Jezusie Chrystusie. Życzę dobrych, miłych, dalszych wakacji.